Zdementujmy albo potwierdźmy, bo po prostu o Jessice narosło już tyle spekulacji. No i co, podstawiona czy niepodstawiona, żeby podbić oglądalność? Nie ma czegoś takiego i nigdy nie było w historii Rolnika, żeby ktoś był podstawiony. To jest osoba, która napisała list do bohatera i po prostu on ją wybrał z listu, potem wybrał ją podczas po pierwszych randkach i po pierwszych spotkaniach. Więc jakby no, Rolnik nie jest takim programem. To nie jest program, który korzysta z agencji aktorskich. To nie jest program, który kiedykolwiek, mimo tego, że zdarzyły się osoby, które miały coś wspólnego jakby wcześniej z mediami, ale no, musielibyśmy bohaterowi powiedzieć, nie wybieraj jej, bo ona była wcześniej zagrała epizod w serialu, tak? To nie na tym polega. My nie mówimy bohaterom, kogo mają wybrać, więc my reagujemy na to i czasem jesteśmy zaskakiwani. Na przykład tym, że Krzysztof wybrał Jessicę, gdzie nikt by chyba o tym nie pomyślał. I to jest piękne w życiu, że takie zaskoczenia są. A Jessica okazała się być jedną z najbardziej naturalnych osób w tym programie. Tak otwartą, prostą, mówiącą to, co myśli, kolorowym ptakiem, który wzbudza bardzo dużo kontrowersji, bo kolorowy ptak zawsze wzbudza dużo kontrowersji, ale jak ktoś wzbudza dużo kontrowersji, to znaczy, że jest ciekawy, tak? I nigdy nie jest tak, że wszyscy nas lubią. Jedni nas lubią, inni nas nie lubią, co byśmy nie zrobili, więc w ogóle nie powinniśmy się w życiu na tym skupiać, uważam.